know the mystery of Jesus. Aby poznać tajemnicę Jezusa. We don't need too much of academics. Nie potrzebujemy dużo wiedzy akademickiej. What we need is openness of the heart. To, co nam potrzebne, to otwarte serce. Of course, it's good to study systematically, academically. Oczywiście dobra jest systematycznie nabywana wiedza akademicka. But the most important thing is openness. Ale najważniejsza jest otwartość. Śmierci. So before we die physically, a więc zanim umrzemy fizycznie, God should step into us, powinien w nas wkroczyć Bóg and envelop us by his love, i otulić nas swoją miłością. Sacramentally, that happens in the Holy Eucharist. Sakramentalnie dokonuje to się w trakcie Eucharystii. God step into us, Bóg wkracza w nas, envelop us by his love, otula nas swoją miłością, to lift us into the final phase of life, po to, żeby przenieść nas w finalną fazę życia. But the sacrament becomes really real. Ale ten sakrament staje się naprawdę prawdziwy. When we step into others and embrace them in their need. Wtedy dopiero, kiedy my wkraczamy w innych, którzy są w potrzebie, i bierzemy ich w ramiona. Sacrament is not to be confined to the chapel. Sakrament nie może być zawężony tylko do kościoła. God goes to any extreme to protect us. Bo Bóg posunie się do granic, żeby nas chronić. To embrace us. Żeby nas trzymać w ramionach. And lift us into the final phase of life. I żeby nas przenieść do finalnej fazy życia. Similarly, we should go to any extreme to protect our own. I podobnie i my powinniśmy się posunąć do najdalszych granic, żeby chronić swoich własnych. Then the sacrament becomes really living. Dopiero wtedy sakrament staje się naprawdę żywy. Jeśli się wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!